Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynamy odcinek od załad... Ej, o co tam chodzi? A, to o... Kurde, a ja teraz drogę zablokowałem, bo mnie przestraszyli, bo patrzę, no truck traffic, widzicie znak? I sobie myślę, ale jak nie? Jak ja tu mam wjechać? A to chodzi o to, że tutaj... Okej, tu się ładuje podobne jakieś zabawki do McDonalda, do Happy Mealów, ale... Strasznie ciężkie, 32 tysiące. Znaczy no, kolega tutaj jeździł parę razy, ja tu nigdy nie byłem. To tam z tyłu, gdzie tam ci kolesie są chyba, podejrzewam. Ten cofa tutaj, nie wiem, my sobie tak przy płocie tu staniemy. Tutaj jak jest trawa, żeby jak najmniej... Tu jest jakiś shipping office Armada. Ja muszę zobaczyć, wiecie panowie, gdzie ja to mam, ale ja chyba tam na końcu mam iść. Jakiś niemiły frajer, musiałem się nawrócić, jednak to nie tu. Te drzwi są zamknięte, jest numer, żeby dzwonić. On mówi, że mam przyjść do drzwi 70. Także podejrzewam, że to po drugiej stronie, na pewno po drugiej stronie budynku jest, bo to jest do 48. Ach, dobra, jadę. Już nie ma się co denerwować. Już mówiłem, na ludzki debilizm nic nie poradzimy. Może już nawet nie tyle debilizm, co chamstwo. Po prostu ludzie są chamscy. Tak się zachowują, jak ja bym, kurde, komuś krzywdę zrobił. O ja pierniczę, ile tu ciężarówek. O matko bosko. No dobra, zobaczmy. Aha, i znowu muszę dzwonić, żeby otworzyli bramę. To miejsce jest zryte jak mało które. Tam jest, żeby zadzwonić do otwarcia bramy. Tu jest, żeby otworzyć bramę, zadzwoń. Dzwonisz, a ona ci mówi, że wciśnij żółty guzik. Ja pierniczę. Ale panowie, tu jest ciężarówek. O ja pier... Jestem 8 minut przed czasem. Dobrze, że nie jestem spóźniony, ale patrzcie na to. Ja jadę do drzwi 70. Ja tu już chyba byłem kiedyś. Kamil mówił, że fajnie jest. Mam takiego kolegę z parkingu, który w końcu poszedł na swoje. Ludzie się bardzo boją. Ilu miałem znajomych, którzy tak się bali iść na swoje, wiecie? Jaki to strach. Ale nie znam nikogo, kto by żałował, że poszedł na swoje. Tam jest więcej miejsca. Tu są, dobra, tu sobie wjedziemy, tu nikogo nie ma, na spokojnie, bez stresu. Kilka miejsc jest wolnych. Okej. Okay. Tu ładują mrożone, wiecie? Dlatego taki ruch. Ja jadę na drugą stronę budynku, do drzwi numer 9. Także, spoko. Gdzieś na początku, tam gdzie tam te dwie ciężarówki stały, gdzie się zawracałem. Ej, ale odjebałem. Tu są drzwi numer 9. Ja teraz nie wiem, bo sam jej zasugerowałem, że po drugiej stronie. Idę się upewnić, czy na pewno po drugiej stronie, ale odwaliłem. Tak pomieszanego miejsca, to jeszcze nie wiem. Patrzcie, tam są drzwi numer 70, a tu są drzwi, nie wiem, 17 chyba. Nie wiem, co oni odwalili. Czyli tutaj mam, tu będę cofał do drzwi numer 9, po tej stronie budynku. Ale odwaliłem. O, no dobra. Mówię, sam jej zasugerowałem, mówię, że to chyba po drugiej stronie. On mówi, że tak. A, poszedłem się zapytać, teraz ta druga mówi, że nie ma, no, drzwi numer 9 po drugiej stronie budynku, drzwi numer 9 są tu. Ja pierniczę. W tym miejscu wszystko idzie nie tak. Jeszcze pewnie będą ładować ze 4 godziny i w ogóle będzie poezja. Szukam parkingu, ale jak widać nie jestem jedyny, a o północy znaleźć parking... To ciut ciężko, no, ciut ciężko. Ten już chyba nie stoi na miejscu parkingowym. No nie, stoi. Tak zrobili, tutaj ciasno? Przeważnie to jest dużo miejsca. Nie, żeby stał tak, żeby blokował, ale... Myślałem, że tu już nie ma miejsca parkingowego. O, no to nic, jedziemy dalej. Trafił szlak mi sensor od temperatury wody. Znaczy nie sensor chyba. Tylko kable.
Czekajcie, jak wjadę na jakąś dziurę, co chwilę mi napierdala, ale to non-stop. Non-stop mi nawala ten sensor. Włączają mi się kontrolki, tracę moc. O. Tylko na jakąś dziurę wjadę. I nie jedzie. Bo temperatura, widzicie, leży wskazówka od temperatury. I teraz... O, ja pierniczę. Jak przyjdzie dzień, to popatrz na te kable. Pokażę wam sensor temperatury wody i rzucę okiem na kable, czy tam jest coś widocznego. O, a jak nie, to żeby dojechać, objechać, podepnę komputer, znaczy i tak podepnę komputer. Po prostu zmienię to, żeby mi nie... Mogę zmienić w ustawieniach, żeby mi nie ucinał 90% mocy, wyłącza, wiecie, turbo, wszystko, a jadę jak kurde traktorem, Ursusem. Także to muszę ogarnąć. Patrzcie, tylko jakaś dziura, a czasem nawet bez dziury. I to, ale wskazówka nie idzie do góry, żeby było za gorąco, no idzie w dół zawsze. O, na zero spada. Na razie jest dosyć równo. No mówię, czasem to się dzieje samo z siebie. Wyłącza mi tempomat. Wkurzające. Naprawdę bardzo mnie to irytuje. Myślę, że sam sensor jest dobry. Ręki sobie uciąć nie dam, ale bardziej mi to na kable wygląda, bo mówię, to się dzieje na dziurach jakieś. O kurde, miałem tu zjechać. No nic, jedziemy dalej. Nie jestem fanem Iowy, przez to ich... Kurde, bardzo ciężko parking znaleźć i te rampy mają wąskie. Zaraz wam powiedzieć, widzę, że tam ktoś stoi. Ale może się tu zaparkujemy na tej rampie jakoś, bo nie mam gdzie stanąć. O. Jak to mówią, here we go again. O, i koniec. No i znowu podbiło. O, patrzcie, jaka rampa jest. Widzicie, ile jest tej rampy? Prawie jej nie ma, że tak powiem. A tu troszkę lepiej. Ale ja zawsze przejeżdżam na drugą stronę. Bo tutaj samochody, wiecie, no ja jadę pomału, ale samochody tu nie jeżdżą pomału. One zwalniają. O, tam stoją chłopaki, nie wiem co to za parking, no ja tam wbijał nie będę. Ja spróbuję tu na rampie, kurde. Tak przeważnie parkuję. No i czy ja się tu zmieszczę? Są tacy, że będą parkować, choćby się nie mieścili. Ja jeśli wystaje mi chociaż część, no nie zmieszczę się, to widzę, że jest za wąsko. Ale nie jeden by tu stanął, o, i wystawałby poza pas. Jak wiem, że się nie zmieszczę do białej linii, to nie ma takiej opcji, żebym parkował. Ja muszę być cały za białą linią, obrysówki zaświecone i wtedy mogę spokojnie, to za dużo powiedziane, ale w miarę spokojnie spać. No cóż, jedziemy dalej. Okej, panowie, jest ranek. Wczesny ranek, już wiem, że nie będę na czas. Strypało się całkiem, nie da się jechać. Cały czas mi odcina gaz. Pozmieniałem wszystko, ustawienia, żeby nie było żadnych ramp downów. A tylko warningi powpisywałem, a teraz odpiąłem, bo nic nie pomogło. Nic nie pomogło i czujnik od temperatury wody jest przerąbany w ogóle, bo on jest, tam są dwa chyba. Nie mam się jak tam w ogóle dostać. Znaczy no, jakbym musiał, to bym miał, ale nawet nie mam jak wymienić tego czujnika i później woda nam ucieknie, ale nie mam jak dolać. Ale strasznie to dziwne, mówię, nawet się nie da jechać teraz.
Myślę, że to nie czujnik. Nie wiem zresztą. Podmienię komputer, bo mówię, pozmieniałem wszystko, a on dalej odwala. Podmienię komputer na ten mój stary i zobaczymy, że on tylko dojechał na rozładunek, no. Oj, kurde. No zobaczymy, jak to pójdzie. No nie da się jechać, nie da się jechać. Cały czas mi gaz odcina. Ja mu daję gaz, a on gaśnie. Już na drugim komputerze, nie? Do rampy najbliższej i będę po jakiś serwis dzwonił. Nic innego nie wymyślę. Jak masz za mało problemów, za mało stresu, kup sobie ciężarówkę. No nie, to pierwszy taki poważny problem. Czy poważny? To jest problem elektryczny. Zaczęło się od skakania na dziurach. Nie wiem, jeszcze dojadę do rampy, na rampę spróbuję popatrzeć, ale tam jest tak chujowy dostęp do tych sensorów, jak dojadę, bo na razie to jadę na szóstce. O, temperatura spada na zero. Nie ma żadnych kodów, wiecie, to jest najgorsze, nie pokazuje żadnych kodów. No i zaraz zgaśnie, o, gaz już nie odpowiada w ogóle. Ja pierdolę. Wiecie, czego jeszcze nie sprawdziłem? O, kabli, które idą przy bateriach do komputera. Ale chciałbym się dotoczyć na rampę. Myślę, że to może potrwać. I tak napierdala cały czas. Kurwa, znalazłem problem. Dotykam tu kablami, chyba ten minus jebany się zepsuł. Dotykam kablami. I ciężarówka zgasła. Przerywała, przerywała i zgasła. Chyba ten... Tutaj się coś zepsuło. Bardzo nie lubię tego, że stoję tu, ubiorę kamizelkę. Kurwa, tak najczęściej umierają kierowcy. Że ktoś się was wjebie. Ale chyba znalazłem problem. A ja komputer podmieniam. Kurwa, myślę, co z tą wodą. A to kurwa kable przy bateriach. Dobra, ubieram kamizelkę. I jakoś to spróbuję szybko naprawić. Popatrzcie, ciężarówka chodzi. I nie chodzi. Dobra, już robimy. Tak, nie pokazywałem wam. Tak moje spawy właśnie wyglądają od drzwi. Wszystko puściło. Dlatego mówiłem, że nie jestem zadowolony z moich drzwi. Ale kurwa, znalazłem problem. Jestem przeszczęśliwy. Po problemie, tam na jednym kabelku się trzymało w tym kółku. Kurde, jedziemy, jedziemy, nie wierzę. Ale mnie to stresu kosztowało, ja pierniczę. Ale jestem szczęśliwy, nie macie pojęcia. Najbardziej do myślenia dało mi to, że nie ma kodów żadnych, wiecie, sobie myślę, kuźwa. No dobra, tak patrzę, no bo to zawsze ta temperatura spadała, nie? Ale sobie myślę, no kurde, przecież by coś było, nie? Dlaczego mi tak odcina? No i mówię, podmieniłem ten komputer, przypiąłem go tam zyptajem, czyli tą trytytką. Zaraz go będę znowu przepinał na ten drugi, jak tylko dojadę. Bo kurde, już nie miałem pojęcia, ale... Przypomniałem sobie mój kolega, taki mój... Były bardzo dobry kolega Maciek, miał kiedyś taki problem. A chyba do niego zadzwoni dzisiaj. Miał taki problem właśnie, że mu ciężarówka stanęła i się okazało, że to właśnie kable przy bateriach. I tak sobie przypomniałem, w sumie no tak, no już nie wiedziałem, co może być. Nie pasowało mi do tego sensora od temperatury wody. Tylko, że to jest spadająca temperatura, dlatego tak myślałem, ale... Że kurde, no wczoraj to było tylko na dziurach, a dzisiaj to już w ogóle nie szło jechać, cały czas mi gaz odcina. No i nie ma kodów, podpinam komputer, żadnego kodu, rozumiecie? Żadnego, że woda za gorąca, za zimna, kurde... Dlatego zacząłem kombinować z komputerem, ale wymiana komputera nie przyniosła skutku, dlatego... Tak sobie pomyślałem teraz, kurde, no może to kable, albo bezpiecznik, ale coś jakby był bezpiecznik, to by w ogóle nie ten, no i
Czyli te stany poruszam kablami. No i rzeczywiście, przeżarte na amen. Coś trzeba będzie pomyśleć z tymi kablami, no ale no, no to co pomyślimy? Pierwsza taka usterka, naprawdę... Nie wiem czy widać, 8 rano nie ma, ja już 7 poty z siebie wylałem. Ja pierniczę. Było dużo stresu, ale udało się. Jestem szczęśliwy, jedziemy rozładować ten ładunek. Jestem na rozładunku. Godzinę spóźniony, ale srał to pies. Jestem. Wszystkie problemy się skończyły. Z napięciem, ze skakaniem. No wszystko, wszystkie elektryczne problemy się skończyły. Był jeden kabelek, kurde, sprawcą wszystkich problemów. Znaczy no jeszcze z tego to nie jestem pewny z tym skakaniem, ale tak podejrzewam. Tak, entrance tutaj. Ja tu już byłem. Pamiętam, byłem tu. Tylko byłem na czas. Tak. Byłem w szoku, że to jest McDonald's. To nie pisze, że to jest McDonald's. Staniemy tak tutaj. Nawet na filmie chyba jestem prawie pewny, że to było. Okej, ale na tym komputerze mi ciężarówka nie będzie gasnąć na niskich obrotach. To jest fajne. Nie muszę podbijać obrotów. Nie ma to jak o 8 rano być ujebanym po same łokcie. Idę, mają mi zadzwonić, jak będą mieli drzwi dla mnie. Nie wiem, gdzie powinienem stanąć. No nie wiem, najwyżej tu zostanę. No nie, no i napięcie jest ok. Mam awaryjne włączone. Napięcie już nie skacze. Wow, panowie, patrzcie. Ja jestem w drzwiach. Już mnie rozładowywują, ale patrzcie na to. Właściwie jak się mówi? Nie wiem, ja tak mówię rozładowywują, czy rozładowują. Chyba poprawnie jest rozładowują. Tak się czasem zastanawiam. No ale kurde, no ja nie byłem w Polsce od 15 lat, także wybaczcie mnie. Ile mnie nauczyli w podstawówce, tyle umiem. A patrzcie ile ciężarówek, trzy ciężarówki czekają i oni chyba tylko w tych drzwiach tutaj biorą, gdzie ja jestem. A ja kończę ten odcinek, wrzucę wam tutaj, mam 17 minut, taką awarię, ten jeden ładunek. A także wrzucę wam to, bo... Nie wiem, ja myślę, że krótsze filmy się lepiej ogląda, takie do 20 minut. Także jak ktoś jest ciekawy dalszych przygód, to zasubskrybuj i kolejny film będzie jeszcze w tym tygodniu, w sobotę chyba, przypuszczam. Także dziękuję wszystkim, którzy byli. Już widzę te komentarze pod filmami, właśnie rozmawiałem z Zaborkiem rano, mówię, zaraz będzie. Kurwa, ja bym od razu wiedział, że to kabel. Od razu to, co głupi jesteś, kurde, ja bym od razu wiedział, nie? Na pewno, a teraz może nie, jak tak powiedziałem, ale jakbym tego nie powiedział, byłyby takie komentarze, że... Oj, nienawidzę tych cwaniaków, nienawidzę. No, ale dobra, mniejsza z tym, kończę ten vlog i zapraszam na kolejny w sobotę. Trzymajcie się. Hej, chyba że się wcześniej uda coś nagrać, ale wątpię.